Witam Was bardzo serdecznie, 12 maja. Wystarczy z domu wyjechać, moi drodzy. Ta lodóweczka to jest od szwagra, to już jest na aucie. Ta rura gruba i ciężka to jest z magnesu wczorajszego, plus ta lina stalowa i tamta rurka. To są fanty z dzisiaj. Drobne, tu patelnia. I tutaj drobne. To czerwone i te pręcisławy leżały tam w uliczce na lewo w jednokierunkowej. Musiałem się cofnąć tam, żeby ten antena była na osiedlu. Odkręciłem tam te kable, które widać miedziane. Ta blacha była razem z tymi prętami i z tym tutaj elementem. A pod spodem parapety, suszarka i taki tutaj. Taka była konstrukcja na świetniku na Bobrku, na osiedlu Bobrek, które jest tam za cmentarzem. Tam widać taki blok, osiedle Bobrek tam jest. Byłem właśnie. Gruba stal, fajna, jakieś ogrodzenie ktoś włożył do świetnika dla zawodowego. Także no nic, jadę na skup najbliższy tam na dół i kawałek w prawo i w lewo. Wystarczy tylko wyjść z domu. Ile, nie wiem, godzinę mnie nie ma. I parę kilogramów jest. Zaraz to sprzedam i pokażę Wam, czy warto wyjść z domu, czy nie warto wyjść z domu. Tą blachę muszę czymś przyłożyć, bo jest lekka i poleci po drodze. Także pauza na razie. No i tak, ja już po sprzedaży, moi drodzy, 61,60 wyjęte ze śmietników i z rzeczki wczorajszej. Także warto wyjść z domu chyba, co? Jadę jeszcze gdzieś popatrzeć, także pauza. Zauważyłem, moi drodzy, gdzie są dwie lodówki. Zakodowałem sobie w pamięci mej. I wieczorową porą pojadę po kompresory. Jak nastaną wieczorowa godzina nastanie, to pojadę po kompresory, a tymczasem chleb, ciasto, obuwie i jeden flaming. Więc biorę tego flaminga. O, jadę sobie tak na luzie. Rurka jeszcze była tam, widzicie rurkę? Rurka taka była. Na jednym miejscu to rurkę zawinąłem i takie tu. A to plastik jest, to ja tego nie chcę. Plastik to ja mam. Plastik. Na plastiku. Myślałem, że metalowy i wziąłem. Dobra, nic tu nie ma, pauza. A nie będę jeździł i nie będę palił paliwa nadaremno. Wyjechałem trochę za miasto na parking. Tak sobie rozmyślam, moi drodzy. Gdybym miał takiego kangura blaszaka, coś takiego, nie? Na gaz. A na gaz chyba by się najbardziej opłaca, bo diesel to tak, taki silnik. Na gaz, butla w kole zapasowym, czy gdzieś schowana, żeby przestrzeń ładunkowa była pusta. I takiego kangura byłbym dziennie w stanie napełnić w samym Cieszynie. A tu złom wystaje z ziemi. W samym Cieszynie bym mógł napełnić kangura do pełna. Napełnić go. Tylko, że wiecie, no w kangurze jest wygodny do manewrowania, nie, ten samochód na osiedlach, bo wszędzie się zaparkuje, ale w kangurze spać nie można, a tutaj mogę jechać na dłużej tym autem i spać poprzek na siedzeniach, tak, poduszka, człowiek się tu może przespać od biedy i muszę coś takiego wymyśleć, żeby mieć kangura i mieć to auto, to na dłuższe, dalsze wyjazdy na wioski. Pytać się o złom ludzi po prostu. A kangur to takie na codzienne jeżdżenie po osiedlach w Cieszynie, nie? No i też w takich okolicznych tu miastach, gdzie można jechać na jeden dzień. Na jeden dzień, a kangur, no kangur właśnie. O, będzie pociąg jechał chyba. No, mówię o kangurze, nie? Że takie osiedlowe obskakiwanie i na jeden dzień wyjechać gdzieś poza Cieszyn, na Żory, gdzieś na gąsienica zawodowego.
idź sobie gąsienico, idź sobie tu gdzieś, tu sobie, idź sobie tam na bór tego. Idź sobie, idź. No, teraz film o gąsienicy będzie, która wisi na jakiejś nitce pajęczej. Dobra. Gdybym miał ten zawód robić tak na poważnie, to kangur musi być, moi drodzy, bo po osiedlach mi się tym ciężko jeździ. Wjechać na parking, potem na trzy razy zawracać i tak dalej. A tego urobku aż nie ma tyle, nie? Także na osiedla to kangur byłby wystarczający. A ten samochód na dalsze wyjazdy. Na dalsze wyjazdy. I na spanie po prostu gdzieś na kilka dni wyjechać, nie? Dobra, kończę, moi drodzy. Życzę wam. A tu leży jakiś łomik dla zabudowego, leży. Życzę wam. Co dzisiaj w ogóle jest za dzień? Środa, środa. Życzę wam miłego dnia. Dzisiaj będą jeszcze ogłoszenia zawodowego i muszę przygotować się do tego. Także miłego dnia, kochani.